Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj was prowadzę z zaczytaną recenzją. I jeszcze to, na sam początek chciałabym powiedzieć, że przepraszam, jeśli słyszycie jakieś głosy z tyłu. Raczej nie powinniście ich słyszeć, ale jeśli słyszycie, to przepraszam, bo moi rodzice uwielbiają bardzo głośno gadać, szczególnie mój tata, ale już to jakby nieistotne. Zapraszam was do zaczytanej recenzji. W tej zaczytanej recenzji będę dla was recenzowała Osobliwy Dar Wanilii Bourbon, czyli to jest, nie wiem, kiedy wy to oglądacie, bo albo wy oglądacie parę dni przed premierą, albo parę dni po premierze. Wydaje mi się, że parę dni po premierze to będziecie oglądać, nie wiem, no ale gdzieś blisko premiery na pewno. No to jak już mówiłam, ten film powstaje ze współpracą z wydawnictwem Young. Ja bardzo dziękuję wydawnictwu Young za tą śliczną książkę, którą będę wam recenzowała, jak już mówiłam. I chciałabym wam też pokazać, jak ta książka jest pięknie wydana, bo to jest coś niesamowitego ogólnie. Jestem zachwycona. Jestem tu dopiero na 22 stronie, więc nie przeczytałam prawie nic, ale zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście wy będziecie mieli bez przerwy tam moje update'y co jakiś czas i moje tam reakcje i tak dalej, więc mam nadzieję, że wam się będzie ta zaczytana recenzja podobać. I tym pozytywnym akcentem zaczynajmy. Muszę wam powiedzieć, że już troszkę przeczytałam tej książki i jestem bardzo zainteresowana tym, co się wydarzy dalej. Bardzo mnie zaangażowała ta książka i jest bardzo ciekawa, więc ogólnie jak na razie jest dobrze, bo jak ostatnio miałam taką nie za wielką motywację do czytania, to mi trochę polepsza, tylko ciężko mi się popaść, kto jest z kim, ale to już będziecie mieli zaraz. Dzień dobry moi drodzy, witam was na pierwszym update'cie czytelniczym tej zaczytanej recenzji. Jestem już tak naprawdę w trochę większej 1/3, bo jestem na stronie 125, czyli jakby zaczęłam powiedzmy ten pod taką jakby powiedzmy część drugą, czyli zaczęłam to dopiero Rozmaryn, więc no chyba pora wam dać jakiś update czytelniczy. O, jestem o tutaj, ale na sam początek jeszcze zanim moje odczucia, opowiem wam troszeczkę o fabule. Mamy naszą tytułową Wanilię Bourbon, która ma bardzo osobliwy dar. Dlaczego ma bardzo osobliwy dar? Dlatego, że potrafi wyczuwać emocje cudzych ludzi i swoje przez zapachy. I wiecie, dla niej każda inna emocja ma inny zapach. Nie wiem, na przykład smutek pachnie mchem, stres pieczonym drewnem, no i tak dalej, i tak dalej. I przez to nasza Wanilia trochę tego nie lubi z jednej strony, a z drugiej strony bardzo jej to idzie na rękę. A dlaczego tego nie lubi? Ponieważ zazwyczaj ludzie wydzielają tak wielkie tak dużo tego zapachu przez emocje, albo szczególnie jak jest w większych grupkach ludzi, którzy wydzielają mnóstwo emocji, często zdarzało jej się to omdleniem i po prostu no było bardzo ciężko i też wytłumaczyć komukolwiek, co się naprawdę dzieje, to też nie mogła tego powiedzieć, ponieważ musiała to ukrywać w tajemnicy z pewnych różnych wydarzeń. Wiedziały tylko o tym jej mama i babcia, które właśnie z pokolenia na pokolenie też odziedziczały, znaczy jakby ona odziedziczyła z pokolenia na pokolenie, babcia, mama i właśnie ona odziedziczały mniej więcej podobne dary też z odczytywaniem tam od ludzi pewnych rzeczy. Dlatego Wanilia przez to, że no nie lubi zbytnio odczuwać tych zapachów i czasami jej są mocno uciążliwe, sama stara się jak najmniej odczuwać tych emocji, stara się je trochę skrywać tylko po to, żeby po prostu dać sobie święty spokój i nie czuć tych emocji tak bez przerwy, więc po prostu je ukrywa, bo to jest jej bardzo na rękę i ma je tam głęboko w sobie skryte. I też, co jest bardzo ważne, właśnie ta cała rodzina Bourbonów, a szczególnie jej mama i babcia, prowadzą wielką firmę perfumów i co jest najważniejsze właśnie w tych perfumach i w tej firmie, to, że mają pewne perfumy, które są produkowane tylko tam paręnaście sztuk na rok i których magiczną recepturę poznała tylko jej mama i babcia, i one dlatego też są bardzo, bardzo rzadko produkowane i bardzo mało dostępne, ponieważ to wszystko jest robione ręczne. I w 17 urodziny nasza Wanilia miała się dowiedzieć, jaka jest ta tajemnicza receptura, ponieważ miała jakby trochę przejąć właśnie ten sklep, jednak co się okazuje, jej mama nagle znika. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co i w ogóle nie wiadomo gdzie jest ani nic, dlatego
Wanilia została porzucona w takim całkowitym szoku i niewiedzy absolutnej, chociaż myślała, że z jej mamą mówiły sobie wszystko, ponieważ zawsze mama jej mówiła, że mogły sobie powiedzieć wszystko i że zawsze będą mówiły sobie prawdę. Jednak od dłuższego czasu Wanilia zobaczyła, że ona skrywa pewnie jakieś tajemnice. No i to jest tak naprawdę sam początek książki. Potem przez to, że jej babcia zaczęła chorować na pewną chorobę, to jest chyba Arachmedesa. Tutaj naprawdę bardzo się nie chcę pomylić, tylko to jest choroba polegająca na zaniku pamięci. Tak chyba lepiej powiem. Dlatego ciężko będzie przejąć tą jakby możliwość przepisu na te perfumy, bo ono też jest w takim pewnym pudełku, które może otworzyć właśnie ktoś z rodziny Bourbonów. A dlaczego tylko oni, a nie może tego zrobić ktoś inny, to już będziecie musieli się sami dowiedzieć. Jednak przez to, że właśnie jej babcia jest chora, a jej mamy nie ma, to musi ona trafić do jakichś krewnych, żeby po prostu się nią zaopiekowali, żeby byli przez jej czas, póki jej mama się nie odnajdzie, opiekunem prawnym. No i tam przylatuje do chyba Anglii. Albo do Wielkiej Brytanii, chyba do Wielkiej Brytanii, tutaj nie chcę się pomylić, bo była na początku Francji, ale teraz chyba jest ślub do Wielkiej Brytanii. No i jest u swojej rodziny w pewnym wielkim dworze i tak dalej. Wanilia oczywiście z tego jest bardzo niezadowolona, bo po prostu chciałaby mieć święty spokój i chciałaby móc szukać mamy, a jednak jej tam rodzina, ciocie i wujkowie, za którymi tak naprawdę niezbyt przepada, no nie pozwalają jej na to, więc musi tam kisnąć w tym wielkim domu, w tym bardzo bogatym domu i każdy też myśli, że hej, ty na pewno coś wiesz i bez prawidłowo też osądzają, że no, ty na pewno coś wiesz o tej mamie i tak dalej, i tak dalej. Ale co? To jeszcze nie wszystko, ponieważ jeszcze do tego pojawia się w tym domu Axel, który jest, czekajcie, zaraz powiedzieć, przyrodnim synem, nie, no tak, przeszywanym synem jej wujka, kropka, przeszywanym synem jej wujka. No i oczywiście Axel jest taki, wiecie, no, Wanilia go bierze trochę za idiotem, bo zachowuje się troszeczkę jak głupek i go nie lubi i tak dalej, i tak dalej. No ale każdy wie, że trochę tutaj coś zaświta. No i oczywiście cała historia jest opleciona tą tajemnicą i to nawet nie jedną. Co się stało z mamą i jest mnóstwo też tajemnic pomiędzy. No to tutaj wydaje mi się, że tak całkiem ładnie opowiedziałam wam fabułę, przynajmniej ja jestem z tego zadowolona. Czy kadr się trochę przechylił? Nie wiem. Dobra, wracając. Teraz moje odczucia. Jak na sam początek nie byłam zbyt jakoś pozytywnie nastawiona. No wiecie, ta książka stała mi troszeczkę pod takim znakiem zapytania, tak przez pierwsze 50 stron, że w sumie to nie wiem, czy mi się podoba. Ale, znaczy w tym sensie, że może nie, że mi się nie podoba, tylko jakoś nie byłam jeszcze bardzo wkręcona w fabułę. Jednak powiem wam, że im dalej w las, tym lepiej. Po prostu już od powiedzmy takiej 80 strony, 80, 90, coraz bardziej się wkręcam, coraz bardziej mnie fabuła zaciekawia. No i no jest to ciekawe. O, przepraszam, statyw tknęłam. Naprawdę bardzo ciekawa fabuła. Im dalej w las, jak już mówiłam, tym bardziej czytelnika angażuje ta historia, przez to, że jest tyle tajemnic i fabuła dzieje się bardzo żwawo i bardzo w przyjemnym tempie, to naprawdę bardzo przyjemnie się to czyta. Styl pisania też jest bardzo prosty, bardzo, bardzo no, taki przyjazny dla czytelnika i również te wszystkie opisy emocji, nie dość, że są w książce wytłumaczone, to jeszcze z tyłu mamy rozpis tych emocji, więc nawet jeśli tam w książce byście czegoś nie połapali, to macie wszystko z tyłu, więc też fajnie. No książka nie pozwala się pogubić czytelnikowi, tylko faktycznie mu wszystko bardzo ładnie wyjaśnia. Bardzo lubię Wanilię, bardzo lubię ją jako bohaterkę, ponieważ jest ona bohaterką, która ma dużo w sobie ironii. A ja bardzo lubię ironiczne bohaterki, bo ona, wiecie, przez to, że nie odczuwa jakoś emocji na zewnątrz, to ona rzuca takie, wiecie, bardzo żarty, że wiecie, jestem zabójczo szczęśliwa, jestem tak szczęśliwa, że aż mam ochotę umrzeć i tak dalej, jakby one są ironiczne oczywiście, ale po prostu, no, bardzo je lubię. Tutaj w ogóle był taki jeden, na którym aż się zaśmiałam. Może ja wam go mogę przeczytać? Chyba mogę.
Chyba mogę, bo to nie jest nic spoilerowego. Słuchajcie to, bo tutaj aż prychnęłam. Vanilio Bourbon, te twoje żarciki są nie na miejscu, jak głowa na spotkaniu z po spotkaniu z gilotyną. Nie wszystkich to może bawić, ale ogólnie mnie bardzo zabawiło. Bardzo lubię jej charakter, jest naprawdę świetną bohaterką, bardzo dobrze stworzoną. To jak ona bez przerwy myśli, może ma na głowie to, że musi chodzić do szkoły, do której bardzo nie chce, ponieważ są ludzie i masa emocji, i masa zapachów, to musi do niej chodzić i po prostu w jej głowie dzieje się tyle rzeczy, ponieważ z jednej strony wiecie, ta szkoła, do której nie chce chodzić, z drugiej strony ten Axel, który ją wkurza, jeszcze trzeci mama i ta tajemnica. I o czym tu myśleć? I tego wszystkiego jest naprawdę fajnie, ponieważ z jednej strony trochę nie myślimy bez przerwy o mamie, ale z drugiej strony myślimy o niej dużo. No wszystkiego jest po trochu i naprawdę to jest bardzo fajnie rozmieszczone przez samą autorkę. Czy co tutaj jeszcze jest takiego ciekawego? Na pewno te tajemnice. Te tajemnice. Te tajemnice są fajne, też mi się bardzo podobają. Jestem ciekawa, jak to będzie poprowadzone, bo tak naprawdę nawet nie umiem wymyślić jakiejkolwiek teorii, co mogło się wydarzyć z tą mamą, ani co zrobiła, więc na razie nie mam żadnych domysłów i nawet ciężko mi się czegokolwiek domyśleć, więc to też na pewno na plus. Mam jeden minusik. Znaczy, no taki minimalny, ale słuchajcie, wątek romantyczny. W tym sensie nie, jakby on nie będzie jakoś bardzo szybkim wątkiem romantycznym i to mi się nie... To nie jest coś, co mi się nie podoba, tylko nie podoba mi się to, że jak już wiemy, że ten Axel będzie głównym zainteresowaniem naszej głównej bohaterki, to on się pojawia dosłownie wszędzie. Ale jakby, no bo wiecie, niby oni mieszkają na tym samym piętrze i naprzeciwko siebie, ale no to jest jakby zrozumiałe, ale po prostu we wszystkich sytuacjach coś tam, siedzą razem w ławce w szkole, bo tak się wydarzyło, robią razem projekt, jeszcze gdzieś tam jeżdżą, mają wspólne tajemnice, coś tam. On jeszcze, wiecie, no ten pokój obok, bez przerwy się pojawia tam, gdzie ona, ma jeszcze jakąś stajnię i wszystko. I się zawsze pojawia, jak ona gdzieś jest tam w nocy, po prostu... Ten wątek romantyczny jest fajny i on mi się podoba, tylko nie podoba mi się to, że po prostu ten Axel chyba, no przez X, ten Axel jest po prostu wszędzie. Czy w prawdziwym życiu, wiem, że jakby oni tam mieszkają razem, ale nie wydaje mi się, żeby w prawdziwym życiu aż tak jakoś, trzeba by było mieć albo wyjątkowo dużego pecha, albo wyjątkowo duże szczęście, żeby tak trafić, jednak... No jest jego za dużo, jakby jest cała masa rodziny, mnóstwo innych osób mogłoby cokolwiek tam robić i cokolwiek działać jakoś inaczej i ona mogłaby ich spotykać na korytarzu, a nie akurat jego. Tak, to tyle. No po prostu jest trochę jego za dużo i mam nadzieję, że zrozumieliście to, o co mi chodziło. Też nie potrafię się połapać, kto jest kim tutaj, bo wy wiecie, jeśli znaczy może wyłapaliście kiedyś, że ja mówiłam, że ja mam problem z moim zapamiętywaniem postaci w książkach, szczególnie jak w jednym momencie mamy wrzuconych ich dużo, to mam z tym większy problem, ale tutaj wydaje mi się, że będzie git, że jakoś to ogarnę. Więc tak, ale ogólnie pod względem rozrywkowym bawię się naprawdę bardzo dobrze i po prostu im dalej w las, tym lepiej, po prostu tym bardziej się angażuję i tym bardziej jestem ciekawa, co się faktycznie wydarzy. Więc tak, to był bardzo długi apetyt czytelniczy, ale na razie podoba mi się i mam nadzieję, że tak zostanie, bo no książka, powiem wam, że trzyma poziom, więc tak. No i zobaczymy, nie wiem kiedy będzie kolejny update, no ale pewnie jak będę gdzieś o tutaj, albo trochę, albo bardziej tutaj, nie wiem, coś takiego ogólnie, ale na razie bawię się świetnie, będę wam oczywiście dawała znać na bieżąco, jak mi się podoba. Jestem o tutaj i będę wam dokładnie mówiła strony, żeby nie spoilerować, ale zaczyna się robić całkiem ciekawie z wątkiem romantycznym. Zobaczymy, bo dopiero teraz jakby wleciały... Wiecie. Więc jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy, ale... Jest git. Dobra, ogólnie wydarzyła się jedna mocna rzecz. Taka nie jakby plot twistowa, znaczy nie to rozwiązanie zagadki, ale taka inna, która była ciekawa, jakby ona się jeszcze nie skończyła. Ale wątek romantyczny się robi mega słodki. I taki... wszystko wam powiem zaraz. W sumie za parę stron wam zrobię update czytelniczy. Dzień dobry moi drodzy, witam was na update czytelniczym, chociaż nie wydaje mi się, żeby to miał być jakiś bardzo długi update czytelniczy, ponieważ
większość rzeczy powiedziałam wam już w tamtym, więc tutaj tylko szybko tego, co aktualnie przeczytałam i co tutaj się wydarzyło, tutaj musicie wybaczyć to, ale moja roślinka się trochę rozrosła, więc będziemy musieli przeżyć tą mini dżunglę. Zostało mi bardzo niewiele do skończenia, jakoś 50 ileś stron, więc mimo, że chciałam czytać dalej, to stwierdziłam, no dobra, trzeba jeszcze jakiś update przed końcem. Słuchajcie, wydarzyło się tutaj pewne parę rzeczy, o których dowiedziałam się dopiero przed chwilą. I ja i Vanilia, znaczy jakby no Vanilia, myślała ja razem z nią, że to było coś innego, a okazało się, że to było to. I nie ukrywam, to było całkiem ciekawe, jakby całkiem ciekawe pod względem plot twistowym i pod względem biegu wydarzeń i zaangażowania dla czytelnika. Więc naprawdę jestem ciekawa, jak to się skończy, jak to się rozwiąże i co się faktycznie wydarzy, bo naprawdę mega mnie to ciekawi. Propos jednej rzeczy, bo tutaj dowiadujemy się pewnej rzeczy, ja wam nie mogę powiedzieć, co kurczę, mega szkoda, że wam nie mogę powiedzieć, ale no takiej zagadkowej, już mini kryminalnej bym powiedziała, tak mówię bardzo, wiecie, bardzo naokoło, ale osoby, które czytały, prawdopodobnie się domyślą, o co mi chodzi. Mam dwa przypuszczenia, kto to może być. I jestem ciekawa, czy moje przypuszczenia będą słuszne, bo powiem wam, że to, co ja planuję, jest w sumie całkiem dobrze wyjaśnione w mojej głowie. Znaczy, ma to całkiem dobry argument, więc zobaczymy, czy w sumie mam taką głowę, bo, znaczy to zabawnie brzmi, czy po prostu dzięki temu, że czytałam Przewodnik po zbrodni, będę znowu odgadnę zagadkę i jakąś tam część kryminalną, no nie? Więc tak, wątek romantyczny. Przejdźmy do wątku romantycznego, no bo w końcu się on pojawił i już nie ma tego enemies. On jest mega słodki, taki bardzo przyjemny. Jest taki bardzo naturalny i taki niewymuszony i tak, no taki pokazujący, że no jakby, wiecie, to nie jest zbyt cukierkowe, bo zbyt cukierkowe jakby no nie ma w prawdziwym świecie, ale to nie jest zbyt, ale to nie jest też takie, czego raczej by nie było w prawdziwym świecie, to jest takie ludzkie, takie przyjemne, takie komfortowe, po prostu no mega fajne, nie ukrywam, no teraz bardziej polubiłam Ansela oczywiście, no fajnie jest, podoba mi się, wydaje mi się, że, znaczy nie znam waszych gustów czytelniczych, ale no to jest książka, którą mogę polecić, zobaczymy jak z tym zakończeniem i czy odgadam tą pewną osobę, no ale ogólnie jest ciekawie, chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było paru rzeczy dowiedzieć się troszeczkę wcześniej, żeby wiecie, to było takie, bo mieliśmy parę informacji zrzuconych na bomby, po prostu no ta relacja naszych bohaterów i ta jedna rzecz. Nie wiem, czy jakby na przykład jedna rzecz nie została dana trochę wcześniej, to może jeszcze bardziej by zaangażowała czytelnika, ale jeszcze, co teraz mi się przypomniało i co też bardzo mi się podoba, fajnie, że jest pewna postać drugoplanowa, która, ona dalej jest drugoplanowa, ale, czekajcie, no nie umiem ułożyć tych głosów, która jest dalej drugoplanowa, ale jednak troszeczkę więcej mamy do niej wniesione, znaczy jakby zwróciliśmy na nią troszeczkę większą uwagę i to mi się mega podobało, to też jest mega przyjemne, też się tego nie spodziewałam w ogóle z tą związanych postacią rzeczy, w ogóle nie spodziewałam się, dlatego że no to jest ogólnie postać taka no drugoplanowa, na którą jakoś nie zawsze zwracamy mnóstwo uwagi, a tu jednak duży plus, no bo w końcu doceniamy drugoplanowe postacie, no nie, więc to na razie tyle, ja wam oczywiście też dam znać, jak moje odczucia pod koniec i taki końcowy update, jeśli by ktoś też nie wiedział, o, tutaj macie książkę, jest 12+, więc tak naprawdę prawie każdy ją może czytać, znaczy no wiecie po prostu, młodsi też mogą się za nią zabierać, jeśli by byli ciekawi, jeśli są tutaj osoby trochę młodsze ode mnie, więc tak, ja idę czytać dalej, jestem ciekawa, jak to się wydarzy i bye. Dzień dobry moi drodzy, wczoraj wieczorem, tak koło 23, udało mi się skończyć Osobliwy Dar Wanilii Bourbon, więc no jakby już mamy kolejny dzień, więc to chyba odpowiednia pora, żeby dać wam jakieś już takie głębsze przemyślenia, takie już idealnie po skończeniu tej książki. Nie wiem, co uważam o tym rozwiązaniu tej zagadki, jakby sama nie wiem, bo nie czułam jakiejś takiej satysfakcji ani nic, jakby no to było git, ale moim zdaniem można to było jakoś trochę
lepiej rozwiązać, może coś innego trochę wymyślić, bo to zakończenie było ciekawe, ale miało tam dobre uzasadnienie, no nie, ale jakoś nie wiem, czegoś mi brakowało w tym zakończeniu, jakiejś takiej iskry lub jeszcze czegoś większego plot twistowego, ale też jakby ten plot twist z samą babcią był ciekawy, ale nie uważam, że lubię mamę Vanilli, mimo że pod koniec się tam jakby podziały rzeczy, no to dalej jakby nie popieram tego, co ona zrobiła, w tym sensie, no wiecie, jakby to było z jakiegoś powodu zrobione, ale i tak jakby, no nie popieram tego. Zakończenie, znaczy jakby sam wątek romantyczny, no był bez przerwy bardzo przyjemny. Nie będę o tej książce jakoś myślała bardzo, bardzo, bardzo często. Jednak no czasami mi tam sobie pewnie mi tam coś czasami wpadnie na jej temat do głowy. Polecam ją, jeśli lubicie jakąś taką książkę, nie wiem, ona jest dobra na początek z czytaniem, bo ma angażującą treść, ma fajną bohaterkę, ma fajny wątek romantyczny i ogólnie akcja dzieje się w sumie całkiem wartkim tempie i całkiem szybko, więc na pewno ją polecam, jeśli na przykład macie kogoś młodszego, kto chciałby zacząć przygodę z czytaniem, albo nawet starszego, bo uważam, że ta książka jest fajna jak i dla młodszych, i dla starszych, i młodsi i starsi tutaj znajdą coś dla siebie. Dla mnie to jest 3,75 na 5. Ogólnie, no, była git, ale no, brakowało mi jakiejś takiej, no wie, brakowało mi jakiejś takiej iskry, ale na pewno tutaj coś, co będę najprzyjemniej wspominała, to sam jakby, wiecie, wątek romantyczny. Był naprawdę bardzo przyjemny, bardzo słodki, bardzo, no taki rozkoszny wręcz. I no chciałabym jeszcze móc przeczytać jakąś inną książkę od tej autorki z podobnym wątkiem romantycznym, tylko żeby go było więcej, to naprawdę by było mega, mega fajnie. Nie wiem, co uważam w sumie o samej Vanilli, no bo ona jakby, bo tam były pozostawione takie, wiem czego mi chyba tutaj brakowało, ponieważ były tutaj pozostawiane takie luki, takie szlaki, takie wiecie, jakby wskazówki mini, tylko że jakby Vanilla nie wszystkie widziała, no nie? I możliwe, że tego mi brakowało, bo ona naprawdę tak mnóstwo rzeczy przeoczyła, mimo że z początku książki myślała, że w sumie to jest całkiem inteligentne. Znaczy, nie odbieram jej inteligencji ani nic takiego, tylko mówiła, znaczy spodziewałam się po tym, co mieliśmy na początku, że to będzie taka bohaterka, która faktycznie większość rzeczy jakby ogarnie i zobaczy te wszystkie luki i tak dalej. A jednak ona bardzo mało tego widziała i chyba tego mi brakowało, jakiegoś jeszcze dążenia z jej strony większego i żeby ona odkrywała te zagadki, a nie żeby ktoś nam potem powiedział, że one tam były, a ona ich nie zobaczyła. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mam nadzieję, że tak. Dlatego, no właśnie chyba tego mi brakowało, po prostu tego rozwiązywania takich większych zagadek z Vanilla, no bo wiadomo, jakby te takie kluczowe to się wydarzyły, ale jakieś takie tam mniejsze, które były podpowiedziami, to tego jakby nie chcę wam w 100% mówić, ale tego nie zawsze jej się udało. No i chyba mi właśnie tego brakowało, bo ja też nie chciałam, żeby ta bohaterka była perfekcyjna w 100%, absolutnie nie, ale po prostu jakby te niektóre rzeczy były rozwiązane, to wydaje mi się, że czytelnik miałby większą satysfakcję i tak dalej. Ale poza tym jakby, no naprawdę, będę wam ją polecała, bo no była przyjemną lekturą. Nie wiem, jeśli macie zastój czytelniczy, jeśli szukacie takiego czegoś, co tak was minimalnie wprowadzi do świata fantastyki, ale to nie będzie jakaś ogromna fantastyka, czegoś takiego no lekkiego, przyjemnego, takiego w sumie odmóżdżacza od reszty świata, no to polecam, jakby no naprawdę przyjemna książka. I to chyba będzie na tyle. Dajcie mi znać, czy ta zaczytana recenzja wam się podobała. Ja się na niej, powiem wam, że bawiłam świetnie. Świetnie się bawiłam nagrywając tą zaczytaną recenzję. I jeszcze raz bardzo dziękuję wydawnictwu Young za możliwość przysłania mi tej książki, za recenzję. No i tym pozytywnym akcentem będę się z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądź w nocy, trzymajcie się, cześć!